Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest Bolesław Piecha, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, były wiceminister zdrowia, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie pośle, Sejm miał w trybie pilnym jeszcze na tym posiedzeniu uchwalić nową ustawę dotyczącą walki z pandemią. Zapowiadała to wczoraj rano marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Czy Sejm w ogóle pracuje nad tym projektem intensywnie, czy w ogóle? No Sejm, trudno powiedzieć, że cały Sejm pracuje akurat nad tym ustawą. Ten projekt jest w formie ustawy tak zwanej epizodycznej, bo dotyczy nie tych ustaw wszystkich covidowych, które mamy, ale szczególnym rozwiązaniem dotyczącym próby wyjścia z tego klinczu, który mówił o paszportach szczepionkowych i ich właściwościach dopuszczających nas do życia zawodowo, etc., etc. Natomiast również wynikiem pewnych zmian, które się toczą, jeżeli chodzi o epidemię. No my się ciągle epidemii uczymy. Wiemy, że omikron jest bardzo zjawny. Jasne, ale ja chciałam o tym projekcie, panie właśnie o tym, przewodniczący. Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Co jest w tym projekcie? Czy to jest projekt zamiast tak zwanej ustawy pana posła Hoca? Czy to jest uzupełnienie tej ustawy, jeśli chodzi o treść? Można go traktować albo jako autonomiczny projekt, albo jako uzupełnienie ustawy Hoca. Wydaje mi się, że w tej sytuacji, jaką mamy, politycznej, również społecznej, dobrze by było ten projekt jednak uchwalić jako ustawę autonomiczną. On mówi o tym, żeby zastąpić to, co jest okazywaniem certyfikatu, testem. Ten test będzie musiał wykonywać pracownik. Nie obowiązkowo oczywiście, a pracodawca go sprawdzić, ale jeżeli tego testu ktoś nie wykona, a w zakładzie pracy ktoś się, ten, który ma ten test ujemny, zarazi się, no to niestety pracodawca albo jego pracownicy będą ponosić konsekwencje tego, że pracownik, że ten, który uczestniczy w jakimś życiu edukacyjnym i tak dalej, zakaził się w szkole, w zakładzie pracy, będzie musiał po prostu zapłacić odszkodowanie. To jest wynik również tego, ale co się jak dzieje można, w nauce. Ale panie pośle, ale skąd wiadomo, że ten człowiek akurat zakaził kogoś? Przecież ktoś, inny pracownik... Postępowanie. Uproszczone postępowanie i to uproszczone postępowanie mówi wprost, że jeżeli w moim zakładzie pracy pracownik wystąpi z wnioskiem, który przeszedł test i ma ten test ujemny, na przykład 48 godzin przed przystąpieniem do pracy, w takiej sekwencji raz na tydzień przynajmniej na razie, a w zakładzie pracy są osoby niezaszczepione, to on składa wniosek, żeby ten pracodawca ukarał te osoby niezaszczepione, które nie skorzystały z tego obowiązku. To jest pierwsza sprawa. Oczywiście jest droga odwoławcza i ostatecznie może decydować w tej drodze odwoławczej sąd administracyjny, ale jest to taki lekko mówiąc przymus po to, żebyśmy się testowali przed przystąpieniem do pracy. Raz na tydzień, czyli każdy poniedziałek przychodzimy do zakładu pracy z wykonanym negatywnym testem na koronawirusa. Bez względu na to, czy ktoś ma ten certyfikat covidowy, czy go nie ma. Tak, jeśli ktoś ma, to też się ma testować? Obserwujemy również to, co dzieje się jednak w krajach tych, które mają większą falę, a jednak mniejsze obłożenie łóżek i mniejszą śmiertelność. Tam nie wyłączyli tych osób, które mają certyfikaty z obowiązku wykonywania testu. Certyfikat tak, on będzie dalej obowiązywał, jeżeli chodzi o wyjazdy, jeżeli chodzi o możliwości przede wszystkim u nas działalności na zewnątrz. Natomiast w zakładzie pracy podstawowym dokumentem, który potwierdza, że jesteśmy wolni od koronawirusa, będzie aktualny test. Dlaczego? Ano dlatego, że obserwujemy również duża ilość zakażeń i osób zaszczepionych. Tylko tyle, że ten zaszczepienie chroni nas znakomicie przed ciężkimi konsekwencjami koronawirusa, jakim jest oczywiście hospitalizacja, czy wreszcie śmierć. Ja myślę, że to będzie dodatkowe zniechęcenie do szczepienia się, jeżeli pomimo zaszczepienia trzema dawkami trzeba się będzie i tak testować. Nie wydaje się sądzę, panu, panie pośle? Którzy chcą wyjechać na wczasy, to i tak się testują i tak oczywiście wykonują i mają przygotowane paszporty covidowe, zwłaszcza jeżeli to jest za granicą. Sądzę, że ta chęć Polaków do zaszczepienia jednak utknęła w martwym punkcie i dociągnąć do 60% jest rzeczą bardzo trudną. My nie jesteśmy państwami Europy Zachodniej, że jednak ten poziom zaszczepienia jest 75, 80, 90%, tak jak w przypadku Danii. W związku z tym u nich też są te testy, ale te restrykcje są znacznie mniejsze i możemy
mogą uciec troszeczkę od tych działań lockdownowych, a lockdown dla polskiej gospodarki jest niestety niebezpieczny tak samo, jak oczywiście niezaszczepieni pacjenci w szpitalach, czy tych, którzy chorują na koronawirusa i zajmują łóżka szpitalne, czy wreszcie łóżka oddziałów intensywnej opieki medycznej. Panie pośle, o ustawie Czesława Hoca w Ministerstwie Zdrowia mówiono jeszcze niedawno, że to będzie odpowiedź na piątą falę, że ta ustawa jest niezbędna. 10 dni temu poparł ją rząd. Czyli ta odpowiedź była, jak rozumiem, nie najlepsza i to będzie lepsza odpowiedź, to nad czym państwo teraz pracują. Nie wiem, czy będzie lepsza, jest wszystkie możliwe działania, które są podejmowane po to, żeby chronić polskich obywateli przed konsekwencjami zakażenia się koronawirusem, są dobre. Ja byłem i jestem w dalszym ciągu głębokim zwolennikiem i sprawdzania paszportów covidowych i jednocześnie obowiązku szczepień, przynajmniej jeżeli chodzi o pewne grupy zawodowe. Natomiast jeżeli chodzi o ten projekt, on jest projekt, tak jak powiedziałem, epizodycznym i w tej piątej fali pandemii będzie spełniał swoje zadanie. Już dzisiaj wiemy, co to znaczy epizodyczny? Zaszczepieni też się zakażają. Panie pośle, co to znaczy w tym przypadku epizodycznym? No bo jeżeli odwoła się stan epidemii, a pewnie się go kiedyś odwoła, to ta ustawa przestanie istnieć i nie będzie funkcjonować. A inne rozwiązania covidowe też przestaną funkcjonować? Czy one są na tyle uniwersalne, że jeśli wydarzy się jakaś inna epidemia część czy pandemia? Część tych ustaw, pani redaktor, została wpisana w podstawowy porządek prawny w Polsce, albo w ustawie o zakażeniach i tak dalej, zapobieganiu, bardzo długi tytuł ustawy od 2008 roku. Natomiast część tych rozwiązań, które dzisiaj mamy do czynienia, ma charakter ustaw na czas epidemii. Pewnie te ustawy, które są na czas epidemii, przestaną istnieć. Natomiast nikt nie będzie zwalniał możliwości szczepienia się, nikt nie będzie również podważał podstawowych zasad epidemiologii, a tym to jest dalej maseczka i tak dalej, i tak dalej. Przy czym, jak pani zauważyła, tam też są zapisy, które mówią, że pewne rygory prawne mogą być zniesione w drodze albo rozporządzenia, albo, jeżeli to jest konieczne, w drodze innych aktów prawnych. Natomiast ta ustawa w zasadzie nie ma specjalnie rozporządzeń. Nakłada na pracownika obowiązek wykazania się testem po to, żeby mógł pracować bezpiecznie. Właśnie to jest jedyne rozwiązanie, które państwo przyjmują, dotyczy testowania pracowników, tak? I odpowiedzialności za to, jeśli się nie przetestują, a rozwinie się jakieś ognisko zakażenia w zakładzie pracy, tak? Tak, to mogą być oczywiście poddani określonym rygorom. Głównie to chodzi o grzywnę, a ta grzywna wcale nie jest taka mała. Bo jeżeli ja na przykład zakażę się w Sejmie, a ta grzywna to jaka i wykażę, że w Sejmie na przykład nie byli wszyscy przetestowani, to jeżeli ci posłowie nieprzetestowani uważają, że nie ma takiej potrzeby, to będą mieli kłopoty, ponieważ będą musieli wypłacić odszkodowanie w wysokości 5 minimalnych płac, a to jest kwota około 12-15 tysięcy złotych. A gdzie to testowanie się będzie odbywać? We własnym zakresie pracownika? To jest jedne chyba z największych wyzwań, bo dzisiaj wiemy, że kolejki są przed punktami testowania. No i wiemy, że podobno jednak nie ruszy. Kolej otwierał najnowsze, tak. Bo to nie może być test domowy, to musi być jednak test, w wyniku którego mamy certyfikat, bo mamy przecież potwierdzenie w formie certyfikatu, tak jak dzisiaj mamy potwierdzenie również testowania w formie certyfikatu, czy wręcz zaszczepienia. Będzie to certyfikat, który będzie ważny dokładnie 7 dni. I jakie są nastroje wokół tej ustawy? Jakie są szanse na jej uchwalenie? Jak pan to widzi? Wszystkie te nastroje są oczywiście, rodzą się różnego rodzaju wątpliwości. Wydaje mi się, że ta ustawa, która nie nakłada obowiązku szczepienia, co był głównym takim protestem i tych bardzo burzliwych krzykaczy pod Sejmem, jednak tego obowiązku nie będzie realizować. Natomiast pracodawca może, nie musi, ale musi się liczyć z konsekwencjami. Te konsekwencje będą dotkliwe. No tak, ja nie pytam o pracodawcę, ale o posłów. Myśli pan, że posłowie to przyjmą? Posłowie też się muszą z tym liczyć, bo w jednym z punktów ustawy nie mógłbym, bo pracodawca jest odpowiednio zdefiniowany i ten, który prowadzi jakąś działalność, również będzie musiał się poddać testowaniu. Jakoś dzisiaj nikt, wyjeżdżając posłów za granicę, tego nie kwestionuje. Nie wiem, dlaczego miałby to kwestionować chociażby w Sejmie. Czyli są szanse na uchwalenie na tym posiedzeniu tej ustawy i na to, żeby... Tego nie wiem, ponieważ dzisiaj jeszcze pracowaliśmy w nocy. Dzisiaj rano już jestem w blokach startowych po to, żeby się przyjrzeć i żeby zdecydować, czy jesteśmy za nowelizacją
tej ustawy Hoca, który jest po pierwszym czytaniu, czy też ten w trybie nagłym, bardziej lajtowy, ale jednak też rygorystycznie w stosunku do tych, którzy nie skorzystają z testów, skoro nie chcą się szczepić, żeby go jednak przeprowadzić niezwłocznie, czyli jak najszybciej się da. Ta piąta fala jest przed nami, ona się zbliża bardzo szybko. Każdy tydzień, nie, ona jest u nas. Ona nie, panie przewodniczący, ona nie jest przed nami, ona jest u nas i jak mówią niektórzy eksperci, właściwie większość i wirusolodzy, mówią, że właściwie takim jedynym indywidualnym dobrym rozwiązaniem, żeby uniknąć zakażenia, to jest, jeśli ktoś ma taką możliwość, żeby sobie siedział w domu albo ograniczył do minimum kontakty towarzyskie. I że to jest właśnie... pani ma rację, ale z tego, co widzę, to pani redaktor też nie siedzi w domu, a się dziwię, bo mogłaby siedzieć w domu. Nie, nie mogłaby siedzieć. Wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie, pani redaktor, nie jesteśmy w stanie stworzyć takich miejsc pracy zdalnych czy przed komputerem, no bo to jest niemożliwe. W zakładzie produkcyjnym jednak liczą się również inne elementy niż siedzenie przed komputerem i zgłaszanie lepszych czy mniejszych aktów szczelistych lub też praca urzędnicza. Wydaje Jasne, mi się, ale ja tego, w ogóle nie kwestionuję. Panie pośle. Stolarza przy obsłudze hebla, a na pewno tego nie zrobi komputer. Panie pośle, ale nie ma pan takiego wrażenia, że do tej całej sytuacji wokół tej legislacji dotyczącej tych ostatnich rozwiązań, to najbardziej oddaje tę sytuację tytuł cyklu Marcela Prusta W poszukiwaniu stradzonego czasu? No to takie jest bardzo daleko idące porównanie. Ja, pani doskonale wie, jestem gorącym zwolennikiem i paszportów covidowych, i szczepień, i przestrzegania pewnych rygorów, bo zdaję sobie sprawę, że oprócz życia i zdrowia ludzkiego jest jeszcze długa część naszego życia społecznego, gospodarczego. No niestety, no, każdy polityk musi być gotowy na kompromisy. Ja mam swoje zdanie, będę je podtrzymywał. Dania jest takim przykładem, gdzie poziom wyszczepienia i jednocześnie poziom tego, co oni wprowadzili nie tak dawno, czyli tych testów, spowodował, że zaczynają się kierować w kierunku zmniejszania obciążeń restrykcyjnych w stosunku do swoich obywateli i być może w niedługim czasie zniesienia restrykcji w ogóle. Sądzę, że my tą drogą musimy podążać, no musimy korzystać z tych doświadczeń, gdzie indziej w innych krajach wypróbowano. Za panem jest taki napis Enjoy the little things i myślę, że to jest właśnie... jeśli ta ustawa zostanie uchwalona, tak, to będzie to taka mała rzecz, prawda? Niech tak zostanie, pani redaktor. Być może każdy chciałby więcej, ale życie społeczne, a polityczne też ma swoje ograniczenia i trzeba z tych ograniczeń się nimi zmierzyć, uznawać je, że one no niestety są przeze mnie niezawinione, ale cieszę się, że jeżeli ta ustawa zostanie uchwalona, będzie to krok we właściwym kierunku. Pewnie, jak to się młodzież mówi, nie będzie to na maksa, nie będzie to mega, ale to jest krok dobry. Dziękuję bardzo. Dzisiaj salon był monotematyczny, no ale myślę, że ważnych rzeczy się państwo dowiedzieli. Bolesław Piecha, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne.